Witam serdecznie w kolejnym odcinku z blisterkomanii biedronkowej. Dzisiaj otworzymy sobie blisterka z Neymarem. Zobaczymy, poprzedni blisterek dał nam bardzo fajną kartę, a mianowicie limitkę Ajewa z Gany. I zobaczymy, co tutaj będzie tym razem. Jestem przed pracą, jeszcze postanowiłem nagrać jeden filmik. Blister, tak jak mówiłem, zawiera 24 karty, czyli 4 saszetki plus jedna limitka. Także myślę, że kosztują 13,99. Myślę, że warto. Mam znowu telefon. Budzik, a ja już nie śpię, czekajcie. Sorry za przerwę, nie będę tego ciął, bo nie mam czasu. Mamy blister pusty i mamy limitkę. Tym razem pewnie będą dwa Neymary, tak? Dwa Neymary, Messi i Drogba, a limitką jest, no niestety, moja powtórka. Mam już Lama, więc jeżeli ktoś nie ma Sewek, jeśli nie masz, daj znać, wymienimy się. Chyba, że ja mam Getze i Royce'a, musiałbym sprawdzić. Czy mam, ale chyba mam Lama. Niemców mam już bardzo dużo z limitek. No nic, dobra. Lecimy. 4 saszetki, 2 z Neymarem, 1 z Messim, 1 z Drogbą. Zacznijmy więc od Neymara. Po poprzednim blisterku, jeżeli chodzi o zwykłe karty, najlepszą kartą było zdecydowanie Herb Ekwadoru, którą gdzieś nawet mam. Tak. To jest ten Herb, bo poprzednio się trafił. A tutaj mamy Ramosa, Romero, Diamanti, Moutinho, Badu i mamy Defensy Grove Campagnaro. Nie mam go chyba. Także byłoby super, bo go chyba nie mam. Dobra, następnie. Saszetka z Drogbą, zobaczymy, co nam przyniesie. Co to jest, inne perspektywy dzisiejsze filmiki. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Salihowicz, Tiene, Oscar, Snyder, Boateng i pusty przebieg Bradley. Niestety, ale Bradleya chyba mamy. Stany. Pusty przebieg niestety. Może nam Neymar już był, no to otworzymy sobie może teraz zamiast jego. Tak. Rozmawiałem dzisiaj z żoną, czy wczoraj rozmawiałem. Na najbliższy specjal spróbuję namówić, żeby otwarła kilka saszetek ze mną. Napiszcie, czy taki film by Was interesował. Jeśli tak, to postaram się ją namówić. Castillo, Aguilar, Calatabari, Inler, Evra i znowu te eksperty to prześladują. Ekspertów to chyba wszyscy mają już pełno. I ostatni mamy tutaj zobaczymy, co nam dają. Ostatnia saszetka González, Courtois, Costly. O, jest fajna karta Costly, Pena i mamy Hernandeza, Game Changera. Super, nie mam tej karty, jest świetnie, Hernandez z Meksyku i jeszcze dostaliśmy Hondę, którego chyba mam. Także bardzo fajny blisterek, warty myślę zdecydowanie wydania tych 14 zł ze względu na limitkę Lama, ze względu na Game Changera, Hernandeza, no i jeszcze kilka fajnych karteczek wpadło. Także lećcie do Biedronki, ponieważ nie wiem, czy już są, wczoraj była mania, było 70 displeju takim w Biedronce. Rano nie kupiłem nic, kupowałem tylko pieczywo do pracy. Po południu jak przyjechałem, to już była resztka, kupiłem 3. Myślę, że dzisiaj jeszcze też zakupię ze 3, ponieważ limitki są bardzo ciekawe. Także gorąco polecam, a ja się z Wami na razie żegnam. Trzymajcie się ciepło i cześć w takim bądź razie. Pozdrawiam. Doktor Radian był z Wami. Cześć.